jakie ona tutaj ma porządne kawałki mięsa, wypełnione tym drobniejszym, takim bardziej tłustym wsadem, który tam żeśmy robili, który żeśmy sobie mielili. Zobaczcie też, fajnie tu wygląda ten czosnek niedźwiedzi, wszędzie się przebija. Witam serdecznie, dziś Was zapraszam na przepis na kiełbasę kanapkową z piekarnika. Więc zaczynajmy. Ja tutaj mam tak, golonkę, ale po wyciągnięciu kości jej zostanie jakieś 400 gramów. Taka golonka ładna. I mam tutaj kilogram 600 szynki. Więc zaczynajmy. Na początek szynka. Mięso musimy podzielić sobie na klasy, więc już zaczynam zabierać się za szynkę. Wszystkie tłuste rzeczy musimy sobie z niej odkroić. Czyli to już wykrawam. I odkładam do osobnej miski. Do osobnej misce będą po prostu, w tej misce akurat będą te skrawki tłuste. Tłuste, czy też jakieś błony. O. I teraz po wykrojeniu wszystkiego to uważam za pierwszą klasę. I tą pierwszą klasę od razu będę kroił w kostkę. Taką centymetr na centymetr. Nie większą. Ok, i to jest przygotowana pierwsza klasa pokrojona w kostkę. Ja ją odkładam również do osobnej miski, żeby mi się to teraz nie pomieszało. I w ten sposób przygotowuję szynkę. Tak tą szynkę dokończę i zaraz Wam pokażę, co robimy z golonką. Szynka została już pokrojona, teraz golonka. Golonkę musimy rozkroić. Wyciągnąć z niej kość. To tak przede wszystkim. Ok, kość zostawię. Można na niej ugotować sobie coś. Można nazbierać kilka tych kości od golonek i naprawdę dobrej zupy nagotować. Teraz przejrzę to mięso, które mam z golonki. To mam taki ładniejszy kawałek, ale mam dosyć dużo szynki, więc nie będę z tym wielce nic kombinował, bo reszta za chwilę zobaczycie, co zrobię z resztą. Takie ładniejsze kawałki pokroję w drobną kostkę. O, tutaj jest jeszcze jakaś błona, to też odrzucam. Drobniejszą kostkę i dorzucam do szynki. Ale naprawdę to musi być ładny kawałeczek, po prostu żadnych tam żyłek, żadnych błon. Resztę ja Wam powiem, nie będę się z tym bawił. Pokroję w mniejsze kawałki i zaraz przepuścimy to przez maszynkę i dorzucę do tej szynki. Jak się uda coś wyrwać dobrego, takiego wiecie, ładnego, chudego, to dokładacie do szynki, a jak nie, to po prostu wszystko resztę zmielimy. Ta golonka jest tutaj dlatego, żeby to mięso po prostu zaczęło się ładnie kleić, bo w golonce jest dużo kolagenu i ta golonka wszystko ładnie nam sklei. To jest jeszcze też ładne. Dodaję do szynki tej pierwszej klasy. Dobra, skóra, resztę, wszystko ląduje do jelenia. No i teraz tak, tutaj mam pierwszą klasę. Tutaj mam tą trzecią w sumie klasę, albo jeszcze dalej, jeśli jeszcze jakaś istnieje. Tu są same tłuste kawałki wraz z chudymi tam troszeczkę, ale głównie same tłuste. Nie będę z tym się za dużo bawił. Maszynka, oczka w maszynce 4 mm bodajże, nie te najmniejsze, ale takie średnie. No i zaczynam mielić. No i spójrzcie, mam już mięso zmielone.
Tak to wygląda, to są te pierwsze klasy kawałki. I teraz tak, po kolei wam wszystko mówię, co dodaję. Mam tutaj 2 kilo tego mięsa, wszystko razem, więc dodaję 19 gramów peklo soli na kilogram mięsa. Czyli 19 musimy zrobić razy 2 i to tutaj już dodaję. Teraz mam tutaj czosnek niedźwiedzi. Dodaję 2 gramy na kilogram. Czyli mam tutaj 2 kilogramy, czyli 4 gramy dodaję czosnku niedźwiedziego. Następnie mamy czosnek granulowany. Dodaję 3 gramy na kilogram mięsa, czyli 6 gramów tutaj wsypuję. Kolendra. Kolendra jest już zmiażdżona w moździerzu i również dodaję 2 gramy na kilogram, czyli 4 gramy. I mam tutaj pieprz kolorowy 2 gramy na kilogram, czyli 4 gramy mam tutaj. No i teraz ważną rzeczą jest, żeby to wszystko dobrze wymieszać, a nie tylko wymieszać, ale to musi być tak, że to po prostu zacznie się z tego wytwarzać taki klej, taki lepiące się mięso będzie, zobaczycie. Więc to wszystko wyrabiam, nie dodaję tutaj wody już nic. Tak jak to jest, muszę dokładnie, bardzo dokładnie wyrobić. Dajcie sobie na to czas, nawet spokojnie 10-15 minut. Więc zaczynajmy. Najlepiej jakąś większą miskę, żebyście nie babrali się w takiej małej miseczce, tylko konkretnie. To musi być bardzo, bardzo dokładnie zrobione. Ja już mięso mam wyrobione i teraz taka sprawa, trzeba to szczelnie przykryć. Najlepiej folią spożywczą. I na 24 godziny minimum wkładamy do lodówki. Może być to trochę dłużej, może to być nawet 48 godzin. Nie ma problemu. Ale jest tu peklo sól i to powinno się teraz peklować w lodówce 24 godziny minimalnie. Więc ja to wstawiam do lodówki. I widzimy się jutro, jak będę dalej robił tą kiełbasę. No u Was to będzie za chwilę. No i zobaczcie, tutaj mam mięso. Całą noc stało w lodówce. Tak to wygląda. Jeszcze raz, można teraz je po prostu, o, wymieszać. Wręcz trzeba. Okej. Do tego mięsa doleję wody. I teraz tak, na każdy kilogram mięsa 50 ml wody. Czyli dodam tutaj 100 ml wody teraz. I jeszcze raz będę to wyrabiał. O, wszystko się robi coraz luźniejsze. Dokładnie wyrabiamy i trzeba jakoś długo, chwilę wystarczy. Tutaj mam osłonki białkowe FI 65 i teraz tak, ja mam je w tej długości. U mnie to jest wysokość, jaka jest w piekarniku. Będę je podwieszał w piekarniku na tej kratce. Ale musi być to podwieszone, nie może to leżeć na kratce, bo ta kiełbasa będzie jeszcze nam się osiadała w środku, to mięso. Więc teraz tak, biorę osłonkę, muszę ją zawiązać z jednej strony. Jakby co, te osłonki kupicie czy w Mrówce, czy w Brico, czy na internecie, obojętnie. Z tym nie ma problemu. Ja kupiłem akurat w Brico. Porządnie. Zawiązujemy. Okej, mam już to zawiązane. Dobra, mam to już porządnie zawiązane. Teraz tutaj mam taki lejek. Muszę go nałożyć. Przytrzymać. No i wkładać to mięso. Ja tu jeszcze sobie wziąłem taką kofrejkę, się na to u nas mówi, do popychania tego mięsa. Wkładamy trochę, no i uciskamy dokładnie, żeby
wyszło nam powietrze ze środka. I w ten sposób napełniam osłonki. Spokojnie, osłonki są naprawdę mocne, one nie pękną. Przynajmniej nie powinny. I ubijam. Ok. Nie napełniam do samej góry, bo jeszcze trzeba tą osłonkę zawiązać. Ale zobaczcie, tak wygląda kiełbasa. Jeszcze trochę podociskam, żeby wyszło powietrze z niej. O. No i teraz biorę sznurek. Sznurki już mam nacięte oczywiście. No i jakby ktoś tu jeszcze mi pomógł, to by było lepiej. Ale nikt mi tu teraz w tym momencie nie pomoże. Muszę sobie jakoś to poradzić. Okej, tak i... I porządnie zawiązujemy. Na maksa. Jak mam teraz już tak kiełbasę napełnioną, to sobie odstawię. To ją przywiązuję do kratki. No i tak ta kiełbasa będzie wisiała w piekarniku sobie. I teraz tak. Pierwsze 2 godziny, jak ona będzie wisiała, widzicie? To ja w ogóle piekarnika nie włączę. Ona będzie w zimnym piekarniku sobie wisiała, żeby ładnie osiadła. Żeby ten cały farsz tej kiełbasy, ten wsad, żeby ładnie sobie osiadł pod wpływem grawitacji po prostu. No tak kolokwialnie mówiąc, albo tak normalnie mówiąc. Po tych 2 godzinach ustawiam piekarnik na 130 stopni i jeszcze 2,5 godziny będę ją w tych 130 stopniach zapiekał. Po tym czasie w środku już powinna być temperatura około 70 stopni w środku kiełbasy, to jest bardzo ważne. No i wtedy taką kiełbasę schładzamy, no i mamy na kanapki. Widzimy się, jak ja już tą procedurę przeprowadzę, ja Was nie będę tutaj zanudzał tym napełnianiem i samym ustawieniem piekarnika. Jeszcze raz Wam to wszystko później powtórzę, jak już będziemy tą kiełbasę sobie kroili na kanapki. A ja się zabieram za kolejne osłonki, no i wyrobię to całe mięso, które tutaj mam. Więc widzimy się już, no chyba jutro dopiero będzie, bo zanim kiełbasa się schłodzi i się upiecze, no to trochę to potrwa. Więc do zobaczenia. No i zobaczcie, zostały mi tutaj te 2 kiełbasy, a w sumie nawet nie całe 2. Były 3, ale jedna to już w ogóle nie wytrzymała próby czasu, po prostu została zjedzona. Tu już zaczęli mi następną już zajadać. Mówię Wam, kurczę, jak zrobicie, to jest ciężko, żeby one wytrzymały. No musiałem pod rygorem, kurde, mówić, że po prostu nie jedzcie tych kiełbas, bo one muszą być na kanał, one muszą po prostu jeszcze tutaj zaistnieć. Bo ja muszę ten film skończyć. Ja ten film nagrywałem parę dni temu, a one teraz sobie przeleżały do dzisiaj w lodówce. No i spójrzcie, co to jest za kiełbasa. Zobaczcie, jakie ona tutaj ma porządne kawałki mięsa, wypełnione tym drobniejszym, takim bardziej tłustym wsadem, który tam żeśmy robili, który żeśmy sobie mielili. Zobaczcie tutaj, ten czosnek niedźwiedzi wszędzie się przebija. Takie zielonkawe, zielone miejsca. Dobra, to już widzicie, jak wygląda, nie? To teraz Wam pokażę następną, bo one i tak idą do znajomych, więc przetnę na połowę. Bo ja już zaczynam robić następne kiełbasy, bo na kanapki to jest świetna sprawa. No i zobaczcie to. Przykrawam i zobaczcie. Tak one wyglądają w środku. No są po prostu super. No co? Co mi zostaje? Pokroić. Zobaczcie. Zobaczcie, to na kanapki to po prostu to jest ideał. Osłonkę ściąga się idealnie. Zobaczcie, jak się ściąga osłonka. I to jest konkretna kiełbasa. Takiej w sklepie nie kupicie. Ja Wam polecam ją sobie zrobić. W smaku
jest przepyszna. Naprawdę jest super. Posłuchajcie, ja mam tutaj te osłonki. To kosztowało coś około 25 zł, ale tego tu jest 4 metry. Możecie sobie zrobić 4 metry kiełbasy. No i wiecie co jecie, no i to jest smak. To jest po prostu petarda. Ja wam powiem, robicie to sobie w domu, nie macie wędzarni, zrobicie to sobie w piekarniku. Tak jak ja to zrobiłem, podwiesiłem sobie to. No po prostu super. 2 godzinki, niech to po prostu się osadzi ta kiełbasa. 2,5 godziny później w 130 stopniach i macie idealną kiełbasę. Ja was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na inne moje przepisy. I polecam zrobić sobie taką kiełbasę. Zróbcie sobie, ocencie i zobaczycie, co sprzedają nam w sklepie, a co można sobie samemu zrobić w domu i jest jeszcze tańsze niż to w sklepie. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!